Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste oczy, z którym kończę się z wyglądu samokiepska. Jutro, to wygląda. I porozmawiam dzisiaj o moich klasach, tak? O moich, nie o waszych, o moich klasach i dlaczego te klasy są takie, a nie inne. I ma to też swoich kilka powodów i to bardzo ważnych. Tutaj będziecie mieli bardzo dobre info na temat headshotów. Yes, sir! I to dosłownie już w pierwszej klasie. A więc jedziemy. Pierwsza klasa nazywa się Pstring Hedzik. I też dlaczego ona się tak nazywa? Bo tutaj mamy ten dodatek i do niego przejdziemy zaraz. Co to jest w ogóle za klasa? Jak widzimy, mamy tutaj dywizję szturmową, ja tak ją będę nazywał, i broń bar. Ja mam już pierwszy prestiż i 22 level w międzyczasie. Jeszcze nie prestiżując, mamy już jeden unlock token z prestiżu dostępny. Za prestiżowanie dostajemy za każdym razem jeszcze jeden. Ja poświęciłem jeden z nich właśnie na tę, że tak powiem, na tą szturmówkę, tak? Jest to bar. Do tego mój pierwszy, jaki miałem prestiż token, czyli jeszcze bez prestiżu, wydałem od razu na ten tutaj basic training, jest to primed, czyli dodaje nam dodatkowy attachment na broni i do tego jeszcze mamy coś w stylu toughness, czyli mniejszy odrzut, ale o tych wszystkich basic training już materiał był. A więc idziemy, dlaczego bar jako moja główna broń? I to jest naprawdę klasa, której w międzyczasie używam zdecydowanie najwięcej, odkąd przynajmniej tego bara zacząłem używać, tak? Poznałem go i doszedłem do wniosku, ok, to jest moja broń to go. A więc, wszystkie szturmówki, jak i SMG w tej grze są bardzo mocno zrównoważone. I tutaj jeszcze kilka osób znajdziecie, którzy będą twierdzić, że jest coś więcej OP niż co innego. Wszystkie Doomklany i inne śmieszne dzieciaki będą nagrywać materiały. To jest Overpowered, to jest Overpowered, bo po prostu takie tytuły się dobrze klikają. Ale jest to bzdura, bo każda jedna z tych szturmówek jest bardzo, bardzo dobra w tym, co robi, tak? Mamy dwie tak jakby różne klasy szturmówek. Jedną to są to full auto, a druga klasa są to semi auto, coś a la M-Garant, czyli gdzie każdy strzał musimy naciskać pojedynczo. I tu jest ta jedyna różnica praktycznie w tych klasach, ponieważ wszystkie szturmówki, które są full auto, czyli M1941, FG42, BAR i SCG44, wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. Kto z was grał już M1941, zauważy, że tym idzie melcić jak nie wiadomo co. Kto grał SCG, zauważył, że można melcić jak nie wiadomo co. Kto grał FG42, to wie, że to jest w sumie, lub przynajmniej statystycznie patrząc, najlepsza szturmówka w tej grze, tak? I później mamy bara, który jest minimalnie słabszy, ale tylko i wyłącznie pod względem zasięgu, ale te minimalnie mam też tak na myśli, naprawdę minimalnie, to są metry, tak, malutkie metry, 1 metr, 2 metry zasięgu mniej, tak, niż FG42, ale statystycznie FG42 jest lepsze niż bar. Jednak bar ma bardzo fajny odrzut, bardzo łatwy do ogarnięcia, dlatego mi się spodobał i przede wszystkim bez optyki, jeżeli przykładowym sprestiżował tą broń, bez optyki bardzo łatwy do celowania, tak, bo jest bardzo fajna muszka. Tutaj w FG42 mamy taki olbrzymi celownik, który mnie denerwuje i dlatego go nie używam. Mimo to, jeżeli wy nie chcecie używać Prestige Token na bara, to sobie po prostu zróbcie tą samą klasę na M1941 z jedną, ale różnicą, zaraz ją wam wytłumaczę. Lub poczekajcie na SCG. SCG jest też bardzo, bardzo dobre, z tym zaraz też jedna klasa. Co do bara. Jak widzicie, mam szybkie wyciąganie, to mam praktycznie na wszystkich klasach, ponieważ WW2 dość długo te wyciąganie trwa. Celownik. Jest to rzecz, można by powiedzieć, taka dodatkowa. Nie musicie używać, jeżeli nie potrzebujecie. Ja używam, bo lubię i bo mogę, tak? Mam cztery dodatki, jak widać, jeden dodatek dodatkowy za dywizję szturmową, plus jeden dodatek za Basic Training Primed, czyli łącznie cztery dodatki i tak to wygląda. Szybkie wyciąganie, celownik i tutaj najważniejszy dodatek, duży kaliber. Dlaczego on jest taki ważny akurat na barze lub na FG42? To są jedyne dwie broni, gdzie naprawdę dużo sensu ten dodatek robi. To jest to, że bar, tak samo jak i FG, mają bardzo dobre, że tak powiem, zasięgi na 3 lub 4 kile, tak? Lub 3 lub 4 kile, co ja mówię? 3 lub 4 naboje, aby zabić. I z tym dodatkiem, jeżeli jeden z tych hitów będzie w głowę, to potrzebujemy jeden nabój mniej. W innych szturmówkach jest to trochę inaczej, w tych dwóch akurat naprawdę się to sprawdza i to bardzo, bardzo dobrze. Jak widać, z 421 kili tą bronią jak na razie mam 70 headshotów, tak? Czyli dość wysoki procent. Ponieważ naprawdę bardzo wiele headshotów sobie dostaje, tym bardziej, że ten odrzut jest tak przyjemny, że on jest tak troszeczkę do góry i akurat często, gęsto jak celujesz w klatę, to pek prosto w dynię, tak? Jest hedzik. I co z mankim trafimy głowę, to mówimy hedzik. Bo co chwilę są te hedziki, a dźwięk heada jest tak piękny w tej grze, że naprawdę sprawia przyjemność i ten dodatek na tej broni robi naprawdę bardzo dużo sensu. Na zasięg, gdzie potrzebujemy ogólnie 3 naboje w ciało, jeżeli jeden z tych naboi trafi w głowę, to potrzebujemy jeden nabój w ciało i jeden w głowę i zabijamy.
Na dalszy zasięg 2 naboje w ciało, 1 w głowę zabijamy. To jest piękna rzecz. Przyspiesza o 1 nabój zabijanie, jeżeli jeden z tych nabojów w głowę leci. Piękna rzecz. Plus powiększone magazynki, bo Bar akurat standardowo ma naprawdę tylko 20 naboi, co jest naprawdę bardzo mało, mimo że ta broń powoli szczela. I dla mnie to jest naprawdę jedno z najlepszych broni. Mówię, mimo że statystycznie FG-42 byłoby tu jeszcze lepszym wyborem. Co do broni zapasowej, mam tutaj pistolet, bo po prostu jeszcze nie mam odblokowanego machine pistol, tak? On jest o wiele lepszy, tym bardziej z powiększonymi magazynkami, on po prostu też melci as fuck. Tak to wygląda. To jest moja taka najbardziej używana klasa. Przejdźmy do drugiej klasy i od razu rzucę się w oczy, jest to snajperka. Mam nią też sporo killi i jak też widać, dość duży procent znowu headshotów. Celność 58% nie jest so bad, mogłoby być lepiej. Na Lee Fieldzie mam chyba nawet jeszcze lepiej i zdecydowanie więcej killi. Kar 98, dlaczego ta snajperka akurat? Ona jest za prestiż dywizji snajperskiej. I co mi to daje, że mogę sobie tą snajperkę teraz ustawić kiedykolwiek chcę, obojętnie czy ja prestiżowałem czy nie. Mając level 5, mając level 50, zawsze mogę tą snajperkę używać. Czyli nie muszę czekać, aż będę miał level 41 przykładowo, aby odblokować M1903, tylko mam ją zawsze. I akurat Kar 98, tak samo jak M1903 lub 1903, 1903, what the fuck. Są to akurat dwie snajperki, które się nadają do quickscope'ów, można by było powiedzieć, tak? Są to zdecydowanie te dwie snajperki, które najszybciej celują. Za to w tych dwóch pierwszych snajperkach mamy aim assist też bez wdychania powietrza, tak? Tym się różnią te snajperki. Tymi można robić quickscope'y, za to dopóki nie wdychamy powietrza nie mamy żadnego aim assist, a w tych dwóch ciężej jest zrobić quickscope'y, za to mamy ten aim assist, tak? Tak to wygląda. Mimo to ja używam tutaj dywizji szturmowej. Dlaczego? Już wam pokazuję. Po pierwsze, bo brakuje mi jeszcze 7 killi, aby zrobić tą broń na złoto. Byłaby to już moja druga snajperka na złoto. A po drugie, bo po prostu ja tego nie potrzebuję. To jest snajperka lub ta klasa taka naprawdę do grania na publiku, tak? Czyli do quickscope'ów i do takich rzeczy. I naprawdę gra mi się tym super przyjemnie. Ta snajperka sama w sobie jest też bardzo ładna i też super działa. Naprawdę większość ciała zabija. Tutaj basic training to jest lookout, czyli widzimy wrogów z dalszej odległości i mamy trochę większą minimapę. Jak na klasę snajperską robi to zdecydowanie sens, przede wszystkim w trybie wojny i tak dalej, itp., itd. Ogólnie snajperką. Widzimy już czerwoną nazwę przeciwnika bardzo, bardzo daleko, często gęsto nawet leciutko za dymu lub nawet za jakiegoś krzaku, więc możemy strzelać na ślepo. To będziecie widzieć bardzo, bardzo często w moich materiałach, gdzie ja strzelam praktycznie nie widząc przeciwnika, tylko dlatego, bo widzę jego nazwę i strzelam po prostu w sam środeczek nazwy, tak, leciutko pod. I trafiam headshoty jeden po drugim. To jest to. To jest moja zdecydowanie ulubiona klasa snajperska i też bardzo dobrze na razie mi nią idzie. Idziemy dalej. Sratata. To jest SMG. Jest to MP40. Znowu ta sama historia, co i w dywizji w klasie snajperskiej. Jest to broń właśnie za prestiż dywizji SMG. I znowu, broń, którą mam zawsze odblokowaną. Tutaj Thompson jest bardzo dobrym SMG, ale ta broń jest praktycznie dla mnie zawsze odblokowana, odkąd sprestiżowałem aby raz dywizję SMG i dlatego mogę sobie klasę zrobić i od początku mojego prestiżu do końca mojego prestiżu mieć zawsze tą samą klasę, uczyć się coraz bardziej nią obsługiwać i po prostu nią coraz lepiej grać, a nie co kilka leveli zmieniać klasy. Ta sama historia co i w szturmówkach, wszystkie te SMG są w miarę równe sobie. Co prawda jedna strzela szybciej, jedna strzela na dalszy dystans, druga strzela wolniej, ale za to ma więcej damage'u. Tak, ale co do time to kill, czyli czasu jaki potrzebujemy, aby kogoś zabić, wszystkie są brutalnie blisko siebie. Jest to tak specjalnie zrównoważone, że praktycznie żadna broń szczególnie się nie wyróżnia. I tutaj mówię, znajdziecie wiele materiałów, gdzie pisze ta broń jest overpowered lub ta broń jest overpowered, ale to jest bezsens. Będzie tak czy inaczej, bardzo dużo grease gunów widzieć, bardzo dużo PPSH. Dlaczego? Po prostu, bo te bronie są bardzo szybko dostępne i dlatego bardzo wiele ludzi nimi gra, są też łatwe do ogarnięcia, przynajmniej niektóre co do odrzutu. Tak, Type 100 przykładowo ma najlepszy, że tak powiem, malutki recoil chyba w całej klasie. Tak to wygląda. No i to jest moja klasa. MP40, jak widać, szybkie wyciąganie, klasyk, uchwyt. Uchwyt tylko dlatego, bo mam rapid fire. Rapid fire minimalnie podrzuca bardziej broń, po prostu, bo szybciej ona strzela. I też z powodu rapid fire mamy powiększone magazynki. Przez to, że nie mam dywizji tutaj SMG, nie mogę też używać tumika, więc nie potrzebuję też jakichś takich rzeczy, które to rekompensują, typu długa lufa czy cokolwiek, tak? Tak to wygląda. Tłumiki dość mocno ograniczają zasięg, tak między 25 a 30%, tutaj są różni youtuberzy różnego zdania. Tutaj akurat mogę powiedzieć, zdecydowanie odradzam materiałów od Driftora, ponieważ on tyle co on teraz ostatnio
toli głupot, to się w pale nie mieści. Jak on tłumaczy paczki i gada bzdury na temat tych paczek, to się w pale nie mieści. Ale po prostu się w pale nie mieści. Chryste panie, za wyższy social score dostajesz lepszy lud z paczki. Facepalm roku 4200. Chryste panie, what the fuck z tym człowiekiem jest nie tak? On już naprawdę nie wie, co nagrywać. Kiedyś był jednym z najlepszych youtuberów Call of Duty. W międzyczasie jest naprawdę... Po prostu straszny. Ja go już dawno unsubowałem, teraz postanowiłem obejrzeć znowu kilka materiałów, zobaczyć co robi właśnie związane z WW2. Obejrzałem 3 materiały i wszystkie 3 stwierdziłem, okej, człowieku, idź zakop. To tutaj zdecydowanie polecam bardziej materiały Exclusive Ace. Te wszystkie Prestige, Ski, Driftory, Funda i tak dalej, po prostu to jest tragedia. Oni chyba już się przepalili na tym YouTubie. Mniejsza z tym. Na SMG ta sama sytuacja co i we wszystkich innych klasach. Miałbym Machine Pistol, bym zdecydowanie używał Machine Pistol. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Klasa... Aha, co do granatu. Dlaczego mam tutaj Smoke Granat? To jest klasa, którą też często, gęsto, mimo wszystko używam w trybie wojny, jeżeli chodzi o ilość killi. Jeżeli mam robić w trybie wojny bardzo dużo killi, to jest właśnie taka klasa, tak? Nią mogę wbiegnąć gdzieś i zabić kilku ludzi naraz. Wrzucam jeszcze przed tym smoke'a, przykładowo, żeby zbudować most czy cokolwiek, tak? Czyli to jest taki smoke na objective w trybie wojny, a to jest znowu, aby melcić. Naprawdę bardzo fajna klasa na takie tryby. Zwykły SMG na zwykły public i tak dalej, to jest zdecydowanie to, typowy Rush, tak? Dlatego też ta klasa się nazywa Rush Baby Rush. Nie jest ta nazwa już, że tak powiem, niczym nowym u mnie na kanale. To jest Type 100 z powodu odrzutu, dlatego też mam długą lufę, ponieważ ta broń nadaje się też zdecydowanie do dalsze zasięgi. Znowu dywizja szturmowa, ja tego tumika jak za bardzo nie lubię w tym kodzie jak na razie. Powiększone magazynki, bo ja z amunicją zawsze mam problemy. I do tego, mimo że powiększone magazynki, mam jeszcze hustle, czyli możliwość szybszego przeładowywania i przeładowywania podczas biegania. Bardzo fajna rzecz. Co do pistoletu, znowu ta sama historia i tutaj zamiast smoka mam zwykły flashbang, czyli jeżeli widzę, że ktoś przykładowo przejmuje jakiś hardpoint, czy przejmuje jakiś pod na dominacji, to rzucam mu flashbanga, wbiegam, srata, ta, zabijam i biegnę dalej. Tak to wygląda. Moja klasa Easy as Fuck to jest klasa bardziej zrobiona na... rzecz tego materiału, ponieważ to jest ogólnie moja klasa, gdzie ja tworzę sobie klasy do testów, tak? Przykładowo widzę, aha, nie, mam zadanie z shotgunem, to tutaj sobie tworzę klasę z shotgunem lub cokolwiek, tak? Lub testuję jakąś broń. To jest taki jeden slot, gdzie po prostu testuję. Mimo to jest klasa, którą grałem na początku bardzo dużo, jak też widać, mam 412 kili z tej broni, czyli... No mimo to mniej niż barem, ale tak czy inaczej STG po prostu jest szturmówką, która jest dość szybko dostępna i jedna z najlepszych pod względem odrzutu, tak? Ma ona bardzo mały odrzut, bardzo przewidywalny odrzut i bardzo łatwo ją używać. Tutaj mam uchwyt, ale tylko dlatego, ponieważ ogólnie używam na tej broni Rapid Fire. Ogólnie ta klasa wygląda w ten sposób, tak? Jednak zależnie od trybu, zależnie od mapy, przydaje się też często długa lufa, aby troszeczkę sobie zwiększyć oczywiście zasięg tej broni, aby użyć jednego naboju mniej może, aby kogoś zabić, ale ogólnie używałbym tutaj Rapid Fire, dlatego też uchwyt. Nastawimy to znowu tak, jak trzeba. Jeżeli chcecie mieć na hama celownik w tej broni, wtedy ja bym znowu usunął Rapid Fire, za to zamiast uchwytu dał celownik. Zdecydowanie ta klasa w ten sposób też bardzo mocno się nadaje do użytku. I jak już powiedziałem, odrzut w tej broni jest tak malutki, że da się naprawdę super, super, super grać tą bronią. Jak zresztą każdą inną szturmówką, no nie ma co gadać. Pistolet, znowu ta sama historia co i wcześniej i znowu flashbang, bo po prostu lubię te flashbangi. Te rzucanie granatów, wszędzie granaty na łapie mnie po prostu denerwuje. I kolejna klasa, bardzo, bardzo ważna dla mnie, ponieważ ja bardzo lubię tryb wojny, tak żeby się rozluźnić. Tam nie liczy się KD do naszych ogólnych statystyk, więc można sobie trochę powygłupiać. I to jest taka klasa typowo na tryb wojny. Ona dosłownie ma wszystko w sobie, co w trybie wojny jest potrzebne, czyli coś do raszu, do budynków, to i tamto, biegnięcie za czołgiem, pilnowanie go, czy cokolwiek naokoło, tak? Bardzo, bardzo dobra rzecz. I do tego oczywiście snajperka. Tutaj mamy dywizję już właśnie snajperską, aby móc też ściągać powietrze, ponieważ w trybie wojny mamy często, gęsto spoty, gdzie z bardzo dalekiego dystansu możemy strzelać w ludzi i tutaj zdecydowanie to wciąganie powietrza się przydaje. I dlatego też jako zapasowa broń to jest snajperka, dlatego też tutaj ten Basic Training Rifleman, aby mógł mieć dwie podstawowe bronie i do tego Smoke Grenade, jak zawsze, aby zbudować most albo cokolwiek, jeżeli widzę, że moi teammaci tego nie robią. Tak to wygląda. To są moje klasy i ja z tymi klasami czuję się naprawdę bardzo, 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 bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się nimi gra. Zdecydowanie najwięcej w chwili obecnej gram tym barem, tą szturmówką.
SMG to są takie klasy naprawdę na bardzo małe mapy, gdzie po prostu mam ochotę sobie troszkę porejpić, tak, pobiegać, troszkę pogwałcić tych ludzi, lub na jakieś tryby objective, gdzie widzę, że moi teammates nie potrafią wejść na hardpoint lub na jakąś flagę, to wtedy szybko przełączam na SMG, wbiegam, wszystkich niszczę i jest po prostu łatwiej bronić punktu, tak, bo szybciej się możemy odwracać, szybciej celować i tak dalej, itp., itd. No i mówię, dla mnie bardzo ważna klasa tutaj, moja World War Mode, to jest właśnie na tryb wojny, po prostu, bo sprawia brutalnie przyjemność. I widać też, że bym mógł tę snajperkę sprestiżować, mówię, to już druga snajperka, którą będę miał za niedługo na złoto, po prostu sprawia strasznie przyjemność. I będę robił diament, będę robił na snajperkach diament, tylko musiałbym, gdzie mam face, zmienimy na chwilę tą klasę, nie chce mi się za bardzo robić karabinu. Ponieważ karabin, ten waren mi się bardzo podoba, dlatego go teraz ustawiłem. Ponieważ karabin, on tylko się nadaje, jeżeli strzelasz w głowę, tak? Jeżeli nie trafiasz w głowę, to potrzebujesz dwa hity i to jest bardzo denerwujące. Bardzo denerwujące. Tak to wygląda. To są moje klasy. Za niedługo będę startował znowu z serią Wasza Klasa, więc możecie już się na to szykować. Dawidek, sorry, że nie zrobiłem twojej klasy z IW, po prostu nie wyrobiłem się podczas kadencji IW, dlatego prosiłbym właśnie ciebie, abyś ty dał znowu pierwszą klasę, jaką mam zagrać w Call of Duty WW2. Użyję twojej klasy i wtedy w materiale ludzie będą mieli możliwość dawać swoje własne jakieś propozycje, abym grał ich klasami, jakieś ich podpowiedziami, co według ich jest bardzo dobre. Tak to wygląda, to były moje wszystkie klasy, dawajcie waszą oczywiście opinię, co o nich sądzicie, jak widzicie moje KD w tej grze jest jak na razie nie za dobre. Ale co poradzimy? Nic nie poradzimy. To jest mój combat record, bo na pewno was to interesuje. Lub przynajmniej niektórych z was. Tak to wygląda. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca. Dawidek, dawaj mi twoją klasę na WW2. Najlepiej w tej samej postaci jak ostatnio to zrobiłeś. Widzimy się w następnym materiale. I piszcie, jakie wasze klasy są ulubione, jaka wasza broń i tak dalej. I mówię, i nie dawajcie się nabijać na te overpowered czy cokolwiek, bo akurat jak na razie, dzięki Bogu, jak na razie wszystkie bronie są brutalnie dobrze zrównoważone. Każdą jedną da się nabijać super wyniki. Tak to wygląda. Bye, bye.